tyle gospodarze, za wygrany pojedynek. Cóż, jeżeli chodzi o ZZ-kę, zrobiła ZZ-ka 6 punktów. Nie ma tragedii, ale gdyby to było 8, byłoby całkiem przyzwoicie. W moim zespole Krzysztof Kasprzak stanął na wysokości zadania. Matej zagrał końcówkę. Początek miał bardzo nieudany. No i przede wszystkim Adrian Cyprek, który pokazywał, że dobrze walczy, że jest ze startu szybki. Bartek Zwarznik po drugim biegu, no wygranym, niestety przyjął 2-0. Widać, że to nie był jego dzień, ale cały czas zmieniał ustawienia. Myślał, że będzie dobrze. Linus Sundström, wujeczka 2-0, jedno nieporozumienie i później troszkę daleko pojechał z tyłu. Piotr Świderski tak systematycznie po jednym oczku, no jak na prowadzącego parę do juniora, nie było szału, ale patrząc na zdobyć punktową z tych zawodników, myślę, że w rewanżowym pojedynku w Gorzowie powinni pojechać praktycznie wszyscy, o niebo lepiej. Oczywiście nie będzie łatwo wygrać z Zieloną Górą, bo jest 8 punktów, to są 2 biegi po 5-1, ale będziemy się starać i my będziemy dyktować, mam nadzieję, na nasze dobre warunki. Przełomowy moment od 9 biegu, gdzie można powiedzieć 5 razy po 5-1 przegraliśmy i to zdecydowało o tym, że przegraliśmy to spotkanie. W tych rezerwach taktycznych, w ZZ-kach nie udało się zrobić punktu. Albo Zielona Góra odskoczył, ale już później od 12 biegu systematycznie po 2-4 i jeszcze była okazja w 15, ale niestety niezbyt dobry start, ale 8 punktów to jest i dużo, i patrząc na to, co wykorzystaliśmy, to Adrian Cyfer pojechał 5 biegów, które mu przysługiwały, 3 z urzędu i 2 z rezerwy zwykłej, także no, Bartek po swoim drugim biegu, gdzie wygrał dosyć zdecydowanie nad liderem, Falubazu Zielona Góra, no, zmienił motocykl, później nie było to, co trzeba, ale no, walczył, starał się, zresztą patrząc na jego doświadczenie, na ostatnie wyniki, to było uzasadnione, że pojechał. Adrian z kolei później zastąpił chłopaków i myślę, dobrym skutkiem ze startu wychodził znakomicie. Po trasie troszeczkę było gorzej, ale młody 19-latek, drugi myślnikowy jedzie bardzo dobrze. Tak jak trener już powiedział, na pewno był to ciężki mecz. Mieliśmy troszkę tutaj problemy, bo mieliśmy praktycznie dwóch jego zawodnika. Bartek już to nie powtórzył właśnie takiego występu animacji, więc ja postaram się utrzymać ten poziom i powinno być ok, tak jak mówię. Na pewno tutaj się bardzo ciężko jedzie w Zielonej Górze zawsze, bo są bardzo dobrze spasowani do tego toru, ale mi akurat tutaj się dobrze jeździ, jest to super tor, równy. Tutaj gratuluję za przygotowanie takiego toru, bo ani nie było jednej sytuacji jakiejś groźnej, więc fajny mecz i już czekamy na niedzielę. To wynik, który wy musicie odrobić, jak pana ocenia to wygląda? No tak, trenera są dwa wyścigi, więc na pewno tutaj dużo będzie zależeć od naszych juniorów, bo dzisiaj zrobili razem 9 punktów, a ostatnio chyba 20 minut. Na pewno dużo będzie zależeć od nas, ale tak jak mówię, ja muszę pojechać swoje i Matej i Świdepne, żeby siebie będzie lepiej słuchał, więc no jest szansa tutaj zrobić finał, a to nie będziemy się poddawali i pojedziemy na swoje.